Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w The Sims 4 Uniwersytet. Tak, zaczynamy nową miniserię z dodatku, jak w sumie zawsze u mnie na kanale lecimy ze serią z dodatku, także mam nadzieję, że nie macie jeszcze dość filmów z tego dodatku i pooglądacie sobie tą serię również u mnie. Także tak, przed wami jest Mara Johnson, nasza bohaterka, w sumie już chyba towarzyszy nam przy drugim czy trzecim dodatku. Wiem, że na pewno przy Zostań Gwiazdą nam towarzyszyła, także teraz znowu wraca, powraca i towarzyszyć nam będzie w dodatku z uniwersytetu, czyli pójdziemy na studia, postudiujemy sobie troszkę. Kliknijcie łapkę w górę, jeżeli jesteście ciekawi tej serii u mnie. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i słuchajcie, wiem właśnie, bo pytałam was się na Facebooku tutaj w społeczności, czy kupujecie ten dodatek, czy raczej czekacie na jakąś promkę i zdecydowana większość czeka na promkę. Więc póki sobie czekacie, możecie sobie tutaj pooglądać, zobaczyć, zastanowić się, czy na pewno ten dodatek jest wart zakupu. Także tak, ja też go kupiłam dopiero dzisiaj, czyli w sobotę, 16 listopada. Mam nadzieję, że właśnie dzisiaj opublikuję wam ten pierwszy filmik. No ale już nie gadajmy, tylko tak, pokazuję wam. To jest właśnie Mara, trochę ją przerobiłam właśnie na taki ten studencki pakiet. No nie wszystko, jak widzicie, jest ze studiów. Są mody, żeby było ładniej, są mody i jest też piercing ze studiów właśnie. Trochę wiecie co zauważyłam, to mnie wkurza to, że ten piercing trzeba cały czas tak jakby zakładać do każdego stroju, wiecie o co chodzi. Trochę szkoda, że on nie jest tak jakby już, że jest cały czas, nie musimy się z tym męczyć, no ale trudno. Mara ma właśnie kolczyk w nosie, kolczyk tutaj w łuku brwiowym, no i tak oto się prezentuje. Powiem wam, że kas w tym dodatku jest naprawdę super. Naprawdę podobają mi się ubrania, przynajmniej dla kobiet, bo w sumie tylko to dla kobiet oglądałam. Naprawdę ekstra i bardzo mi się podobają i ubrania i fajnie, naprawdę fajnie, więc wielki plusik. A nasza Mara prezentuje się właśnie tak. Tak ją ubrałam na luzie, tak zwyczajnie. Ta kurteczka z tą bluzką jest naprawdę ekstra i te jeansy, w ogóle spodnie tutaj są, bardzo mi się podobają, naprawdę takie a la dressy, naprawdę super, 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 super. I dałam jej dwa stroje, jeden taki, drugi taki, te ogrodniczki też są mega. Ogólnie nasza Mara jest taka, nasza Mara jest taka troszeczkę wyluzowana, na luzie, wiecie, taka podchodzi do życia tak bardzo, bardzo, no tak bardzo, wiecie, nic tam nie na poważnie, nie stresuje się, jest taka wyluzowana, ma aspiracje, ambitna studentka i jest właśnie geniuszem, jest ambitna, jest mądra i tak dalej, jest towarzyska, ale wiecie, nie stresuje się, nie spina, wszystko tak, takie high life trochę, więc sobie tak tutaj też widać to w jej ubiorze. Ja pokażę wam, znaczy starałam się dawać jak najwięcej rzeczy z dodatku, jak zawsze. No ale nie zawsze mi się to udało, tak powiem. Tutaj strój sportowy też jest z dodatku, buty nie są, ale sportowy strój jest i bardzo fajne są te leginsy i w ogóle ta bluza. Do snu dałam jej też tutaj z dodatku, zarówno koszulka, jak i spodenki są z dodatku. Tutaj dałam jej imprezowy strój, to dałam jej coś takiego, te ogrodniczki też są z dodatku. Tutaj akurat to nie z dodatku, to są mody. Tutaj akurat jej nic jeszcze nie dałam, a zimowy strój jej dałam taki i właśnie to jest z dodatku albo z aktualizacji nawet, nie wiem, ale no, to jest nowe. Dobra, i tak się nasza Mara prezentuje, słuchajcie, w kas i dziś będziemy sobie nią przez 10 odcinków pogrywać, także lecimy do trybu gry. Okej, jesteśmy w Brightchester, tak się chyba nazywa to miasto. Nie wiem, ja jak zwykle jestem nieogarnięta w tym, oczywiście jakoś coś tam mi umknęło. Przepraszam, ale ja to wiecie. No, dobra, nieważne. Jesteśmy sobie w tym miasteczku, oglądałam jakiś tam odcinek u Mrs. Scarlett i naprawdę wow. Już tyle, co właśnie zdążyłam sobie podejrzeć, naprawdę ona mówiła, że chyba będzie sobie nawet mieszkała w tym miasteczku, jeżeli nawet nie będzie studentką Simka jej, czy tam Sim, to ja chyba też. Naprawdę bardzo piękne jest to miasto. Takie klimatyczne, no
Wow, naprawdę wow. I te górki, pagórki, trochę mi przypomina GTA, też takie górki, pagórki były w jednym mieście, no, ale nieważne. My mieszkamy sobie tutaj, ale tylko chwilowo, bo będziemy wynajmować, w ogóle ten dom taki śmieszny jest, co nie? Będziemy sobie oczywiście szli na studia i na tych studiach będziemy sobie wynajmować akademik. I chciałam was się zapytać od razu, bo to taki pierwszy odcinek, to będzie taki organizacyjny, początkujący, trochę wam pogadam o tym, jak, co ja sądzę o dodatku i tak dalej. Ale chciałam się zapytać, chciałam się was zapytać, o tak, czy nie chcielibyście, żebyśmy zrobili 5 odcinków z tego uniwersytetu klasycznego i 5 odcinków z tego nowoczesnego, bo z tego, co się orientuję, to chyba są tak jakby, no, oddzielne rzeczy. Jeden jest taki, że te Cisimowie są chyba trochę bardziej, muszą być mądrzejsi, drugi jest dla wszystkich, czy coś. Zaraz zresztą to w trybie gry zobaczymy, bo mówię, ja tylko tak z pogłosek i tylko z tak małych informacji wiem, tak dokładnie się w to wszystko nie wgłębiałam. Ale zaraz zobaczymy zresztą. Weź udział w rekrutacji, szybka informacja, szukaj informacji, właśnie, Instytut, ten Fox i ten uniwersytet. Stypendia. Sprawdź informację o stypendia o radę do dawnego wychowawcy. Złóż podanie o przyznanie stypendiów. To na pewno musimy zrobić. Chyba. No i właśnie, ja bym pomyślałam sobie, że taką marą byśmy mogli grać sobie przez 5 odcinków, gdzie jest taki sim, wiecie, stworzony, pusty, że tak powiem, że bez żadnej przeszłości, bez żadnych umiejętności i tak dalej. I zobaczyć, jak to wygląda. Drugą część, czyli drugie 5 odcinków, bo nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Byśmy zaczęli z takim simem, który jest, że tak powiem, spełniony troszeczkę już, ma jakieś tam umiejętności i tak dalej. Bo jak widzicie, edukacja dla wszystkich. Oto stypendium mogą się ubiegać simowie z rodzin posiadających bardzo małe fundusze. O ten grant mogą się ubiegać mieszkańcy Brinchester. Uwaga, nie jest on dostępny dla dorosłych i seniorów. Czyli tak naprawdę możemy się składać o to i o to, bo mieszkamy obecnie w Brychester, ale. Brychester? Nie wiem, czy ja dobrze to wypowiadam, nieważne. Możemy złożyć jeszcze jedno? Zaraz zobaczymy, czy możemy złożyć jeszcze jedno podanie. Możemy, więc złożymy. Nie. Chyba złożyłam to samo. Dobra, nieważne. I weźmiemy udział też w rekrutacji. I wiem, że to chyba na to trzeba troszeczkę poczekać, ale przez ten czas poszukamy informacji o tych uniwersytetach. Coś się przy okazji dowiem ja, bo wy pewnie już wiecie. I ogólnie możecie mnie naprowadzić, jeżeli chodzi o właśnie o te uniwersytety, czy chcielibyście zrobić coś takiego właśnie, że tym pierwszym pójdziemy sobie na jakiś tam klasyczny na przykład, a w drugiej części, tak jakby serii, pójdziemy sobie na ten instytut. Dajcie koniecznie znać, czy coś takiego wchodzi w grę, czy też nie, bo tak mi się wydaje, że coś takiego. Mara ubiega się o przyjęcie na studia. Jej podanie jest już w drodze, gdy za kilka dni władze uczelni rozpatrzą wszystkie wnioski. Mara zostanie listownie powiadomiona. Okej, dobra, więc będziemy czekać, ale na razie będziemy czytać, czy nam coś. Oho, dobra, okej. Instytut Foxbury. Instytut regularnie zyskuje najwyższe noty w różnego rodzaju rankingach. Uczelnia może się pochwalić nowoczesnym kampusem oraz szerokim gronem absolwentów, którzy dokonali w swych dziedzinach rewolucji. Innowacji. Wow, nieustannie poszukuje simów, którzy nie boją się stawiać sobie wielkich celów. No właśnie. I mamy tu organizacje, 3 prymusi, znawcy robotów. O, te roboty mnie ciekawią. I koło animatorów. Okej, mamy też kierunki studiów. Kierunek historia sztuki, komunikacja, sztuka kulinarna, sztuka teatralna, sztuki piękne, historia, język i kultura. I literatura. I kierunki prestiżowe, biologia, informatyka, ekonomia, fizyka, psychologia i łotrostwo. Właśnie. I chciałabym właśnie tak bardziej zgłębić te kierunki, że na przykład w jednym. Kurczę, no to muszę o tym pomyśleć, słuchajcie, możecie mi coś podpowiedzieć, bo chciałabym, wiecie, jak najwięcej tutaj wyeksplorować tego dodatku dla was w tych 10 odcinkach, więc no pomóżcie mi, możecie mi podpowiedzieć, jak chcecie, żeby ta seria wyglądała, co chcecie zobaczyć dokładnie.
Jak mamy to zrobić? Dobra, uniwersytet może się poszczycić niemal tysiącletnią historią i piękną tradycyjną architekturą. Na przestrzeni stuleci gościł studentów wszelkiej maści, nawet pochodzących z rodzin królewskich. Wow! To miejsce, w którym kształtuje się nie tylko umysł, ale i wartości moralne, by nasi absolwenci byli wszechstronnymi simami, stanowiącymi wzór dla innych. Super. No i mamy organizację oczywiście, okej. No i kierunki: biologia, informatyka, fizyka, psychologia, what? To znowu to samo. I prestiżowe. Aha, czyli tak jakby, no, to jest to samo, te same kierunki, tyle że na odwrót. Tutaj kierunkami zwykłymi są te kierunki, co tam prestiżowe, a tu prestiżowe są tam, co są zwykłe, więc... Aha, okej. Okay. No i właśnie na te kierunki prestiżowe jestem ciekawa, jak to można się dostać. Więc w jednym, właśnie w tych 5 odcinkach byśmy w jednych ogarnęli to, a w drugich, na drugiej uczelni to. O, może tak to byśmy zrobili. Więc dajcie mi koniecznie znać. I kurczę, ja myślałam, że będzie jakieś wychowanie fizyczne czy coś, a tu nie ma. No i mam problem. W tym momencie. Ta komunikacja, o co tu chodzi, też nie wiadomo. Ale no takiego nic nie ma, co by mnie interesowało. No nic, Mara będzie musiała sobie coś wybrać. Coś sobie tam wybierze. No dobra, ale ja teraz nie zawracam gitary. Czekamy na te przyjęcie na studia. Ona sobie teraz zje. Co będziesz żarła? Gotuj. Ja ci zaraz dam gotuj. Wiesz co, zrób sobie? Zjedz śniadanie, jajka na toście. Najbezpieczniej. Dobra, zaraz do was wracam. No tak, prawie bym zapomniała. Rowery, rowery to wielka atrakcja tego dodatku, tak mi się przynajmniej wydaje. Rower. Oto nasz rower, proszę. Prezentacja roweru. Proszę bardzo, prezentacja. Dwa kółka i siodełko. Taki dałam jej biały, o. Taki bardziej kremowy może, ekry, coś takiego. Więc to jest nasz rower i ustaw jako ulubiony rower. To tak, to jest nasz ulubiony rower podróżuj, możesz nim podróżować, że w sensie jechać pewnie gdzieś na parcelę, jeździ na rowerze rekreacyjnym. Dobra, będziemy na nim jeździć, w każdym bądź razie chciałam go wam tylko pokazać. A tak korzystając z okazji, że w sumie nie ma co ona robić, to odwiedzam rzeczy tutaj w Brightchester i mamy bar, bardzo tak uniwersytecko zrobiony. No i ogólnie przyjechała tu rowerem. Nie wiem, czy wstawiłam wam przebitkę, czy nie, ale jak wstawiłam, no to widzieliście taki kawaloncik. To ciężko ją nagrać, bo ona tak pędzi, nie wiadomo gdzie pędzi, jak gdzie skręci. Także tak, ale dobra. Jesteśmy tutaj, mamy tego. Zagraj w ping-ponga przeciwko Gustawowi piętce. Zagrajcie sobie w ping-ponga. A tutaj ogólnie, no taki klasyczny bar, jak to w tych EA barach. Oni za bardzo jakoś nie przywiązują wagi do wnętrz, ale ogólnie jest klimat, jest. Ten bar też pewnie jest nowy. Ogólnie nie przeglądałam też, co doszło w trybie budowania, więc pewnie to jest mój błąd. Muszę obejrzeć jakiś filmik u kogoś z trybu budowania, żeby wiedzieć przynajmniej, co tutaj mamy. No proszę, i będą sobie grać. W ping-ponga grają. A ten taki ping-pong z takimi tymi, wiecie, żeby coś tam sobie pić, to nie ma. To tylko pewnie na imprezach. W sumie jest niedziela 11, o czym ja myślę. Nie. Dobrze, grajcie sobie w ping-ponga. Pięknie. Superancko. Fajne takie, co nie? Postawić nawet jak w garażu, kiedyś będą może samochody czy coś. Dla nastolatków fajna rozrywka. No i w sumie tutaj na studiach też fajna. Ale tak czasem jak wyjść gdzieś ze simami, czy postawić w jakimś salonie gier. Spoko. Okej, a teraz jesteśmy w bibliotece. Proszę bardzo, tak się prezentuje biblioteka. No piękne jest to miasteczko, naprawdę, no ma swój klimat, nie możecie tego zaprzeczyć, nie możecie temu zaprzeczyć chyba raczej bardziej. Ktoś tu idzie, kim jest pani? Wiem, że tu są przyjemniak siostry z The Sims 2 i bardzo bym chciała się z nimi... Wiktor! Pokaż się. Nie. Dobra, tutaj rowerem swoim przyjechała i w ogóle tutaj mamy osiągnięcie 3 poziom umiejętności analizy i dyskusji. Więc to jest jakiś, możemy kupić to chyba w tym, w regalek z książkami, a nie możemy tutaj kupić, okej. No ale jesteśmy w tej bibliotece, więc zobaczmy co tutaj mamy. Mamy tutaj na pewno logikę, możemy, mamy tutaj na pewno kompy, mamy tu na pewno dużo książek. I mamy, wow, jaki ładny tutaj taki ten. Ogólnie jest naprawdę wow, fajosko, ładne drzewka. Tak bardzo
park, taki park, no, ładny bardzo. W sumie jak to biblioteka, jakoś tutaj nie ma nic innego oprócz książek i dwóch komputerów, więc wiecie. Ale chciałam wam tak pokazać, może jeszcze nie widzieliście, więc tak się prezentuję. O, i są te super schody, których oczywiście ja jeszcze nie używałam, bo ja jestem nieogarem życiowym. Jeżeli chodzi o Simsa, je nagrywam. Nieważne, nieważne. Dobra, więc tak to się prezentuje. Tak chciałam wam pokazać. Jest list akceptacyjny, słuchajcie. Jesteśmy przyjęci i może zapisać się na dowolne spośród wymienionych kierunków studiów. Mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się na naszym nowoczesnym kampusie zaprojektowanym z myślą o studentach jutra. I władze renomowanego uniwersytetu w Rajczewce z przyjemnością informują, że Mara Johnson może zostać przyjęta na następujące kierunki studiów. Młodzi, dorośli i starsi Simsimowie, którzy chcieliby wystąpić w szeregi studentów, mogą zapisać się na uczelnię. Okej, dobra. Kierunki prestiżowe. Mara nie została przyjęta na żaden kierunek prestiżowy. Może jednak popracować nad swoimi umiejętnościami i jeszcze raz złożyć podanie. Spoczko. Ej, dobra, więc teraz jest zagwozdka. Gdzie idziemy? Na Uniwersytet Brightchester czy na ten Lux coś tam? Ja myślę, że jednak do niej chyba bardziej pasuje to, chociaż w sumie ona jest ambitna i jest geniuszem. Ale historia komunikacji, sztuki teatralne, sztuki piękne, historia, język i literatura. Kurde blaszka, to jest ciężki kawałek chleba, na co ona mogłaby pójść. Ale tak mi się wydaje, że do niej bardziej pasuje ten nowoczesny uniwersytet, więc moglibyśmy po prostu... Dobra, słuchajcie, idziemy na ten instytut nowoczesny. Idziemy na nowoczesny, może ogarniemy się z tymi botami. Ja bym chciała te roboty ogarnąć i właśnie jako pierwsze, więc lecimy na ten nowoczesny uniwersytet. No i patrzcie, ogólnie to jest bardzo fajnie zrobione, to okienko bardzo mi się podoba. No i co, mamy tutaj do wyboru takie oto kierunki. Sztuki teatralne, słuchajcie, aktorka, gwiazda internetu, satyryk, potem może być sztuki piękne, wolny strzelec, artysta, florystka. No ja bym chciała chyba bardziej coś takiego dla niej, o właśnie, to jest chyba coś dla niej, bo menadżerka, dziennikarz, działaczka charytatywna. Właśnie, ona bardziej w biznesie może, bo ona jest takim troszeczkę geniuszem. Prywatna adwokat. O, słuchajcie, prywatna adwokat. Oficer, polityk i sędzia. Ja chcę to. Ja chcę to. Prywatny adwokat i pisarka. Albo w sumie po historii w sumie jest spoko. Bez polityk, oficer i sędzia. A ona jest taka ambitna, więc ona by się nadawała. Korzyści z dyplom. Chociaż w sumie znowu na tym nowoczesnym uniwersytecie się uczyć na polityka i na tego, to trochę też nie pasi, co nie? Dobra, słuchajcie, wzięłam jej komunikację, taki trochę luźniejszy może kierunek, potem może być takie różne rzeczy i wzięłam też jeden kurs i opcjonalny kurs właśnie te robotyczne sny elektrycznych lamach. O tak, wzięłam coś takiego, nie wiem co z tego będzie, lecimy dalej. No i tak, i oczywiście ja bym chciała, żeby ona mieszkała w domu studenckim. Czy ten dom? A nie, no różnią się trochę, dobra. W sumie nie są też droższe dużo. Aha, brak przynależności. Dobra, weźmy ten pierwszy z brzegu. Okej, dobra. Stypendium, tak, dostaliśmy po 2 stypendia. Dom studencki, okej. Opcjonalny kurs, okej. I zajęcie na kierunku, okej. Zapłać za pomocą funduszu. Rodziny, ale nie mamy tyle, żeby zapłacić pewnie, co nie? Nie, to mogło mi to koszt 0. A, bo to pokryło pewnie, dobra. Kredytu chyba nie musimy. Kredyt będzie przypisany do studenta. Okej, czesne, okej. Okej, dobra. Aktualnie nie ma na świecie. Johnson, przekaż fundusze, sprzedaj całe wyposażenie parceli. Możemy to zrobić. Wow, to fajne jest, że właśnie ta rodzina, jakbyśmy mieli tutaj, wiecie, rodzinę wielopokoleniową, to tutaj byliby pewnie rodzice jacyś czy coś i tu by była kasa i tu byśmy mogli przekazać dziecku jakieś tam fundusze na te studia. To spoko.
Okej, okay, akceptacja, akceptacja i lecimy. Okej, okay, jesteśmy w nowym, znaczy w nowym, w naszym akademiku. Wow, czy tu jest jakieś piętro? Ej, miało być 8 łóżek, a ile jest? Raz, dwa, a no w sumie może jest. Możemy sobie to, przydziel łóżko nam? Taki różowy pokój? Możemy to zrobić? Jest, przypisano do. Okej, okay. Cyk, zablokuj drzwi dla wszystkich. Haha, haha. I proszę bardzo, mamy piękny różowy pokoik, elegancko i jesteśmy głodni. Właśnie, jesteśmy głodni. I czy tutaj jest jakieś żarcie? Bo właśnie widziałam u Scarlett, że właśnie nie ma kuchni w tych akademikach, więc ja nie wiem, nie rozumiem. Musimy chyba sobie kupić. Bardzo ładne są meble, już widzę, że są bardzo ładne meble. Ale chyba można kupić takie małe te, małe lodóweczki. Czekaj. O. Nie można edytować, nie możemy sobie nic kupić. To jak ja mam coś zjeść? Czekajcie, a jak jej kliknę? Nie ma co jeść. Ej, ale i co teraz? Może mogę coś zamówić? Mogę coś zamówić? Ej. Wynajmij usługi. Pizza czy coś? Dobra. Wow! Ogólnie wow. Pizza z kebabem, pizza ze słodką kukurydzą, pizza tiki masala, pizza z serem, pizza pepperoni, pizza pepperoni. O matko, na... skąd mamy 17 tysięcy? A, sprzedaliśmy wyposażenie rodziny, pewnie stąd. No dawajcie do pizzy, no bo ja głodna. A tu pan kto przyszedł? Pan jest kim? Młody dorosły. A ty? No dobra, pogadajcie sobie fajnie, zabawne powitanie. Zaraz przyjedzie pizza. Ogólnie zobaczmy, jak wygląda ten ogólnie. Ogólnie, zobaczmy, jak wygląda ten świat tutaj tego instytutu, bo to w sumie tak to się nazywa. A tutaj mamy jakieś pewnie uczelnie, tutaj jakaś uczelnia, tutaj możemy nawet iść, co to jest? Weź lekcję z umiejętności praktycznych. Aha, okej. Okay. Ogólnie fajnie, no tak nowocześnie, tak? Dlatego też myślę, że fajnie by było właśnie te pięć odcinków spędzić na tym nowoczesnym uniwersytecie. Ona zdobędzie trochę umiejętności i tak dalej i przenieść się na uniwersytet ten klasyczny. Żeby wiedzieć, o jest moja pizza, dawaj, dawaj, dawaj hajs chciałam powiedzieć, dawaj pizzę, dawaj. Dzięki ziomuś. O, super, weź kawałek. Możecie się częstować ludzie, bo tu bieda trochę z tym żarciem. A jak nie, to weźmy sobie do pokoju. Tylko dla siebie, a co tam? Ogólnie jest tutaj spoko, tylko właśnie słabo trochę, że nie możemy sobie meblować, bo jak wiecie albo nie wiecie, w poprzednich częściach The Sims można było sobie meblować rzeczy. W sensie meblować pokoje i w ogóle ogarniać akademiki, przemeblowywać. W sumie pewnie można, wiecie, z trybu zarządzania miastem, ale no... Wiecie, tak to można było sobie normalnie, bez tam żadnych kombinacji. Nie, już nie jest, bo już się najadłaś. Dobra, czekajcie, zobaczymy jak to tutaj jest. Instytut, komunikacja, średnia ocen, punkty z kursu 0 z 12, dni do końca semestru. Wstęp do komunikacji, zajęcia za 2 dni. Aha, nie no, dzisiaj o 11 czy nie? A nie, już nie, dobra. W środę dopiero. Przystęp do egzaminu końcowego, praca domowa niezaczęte. A tutaj mam jeszcze jakieś praca na kurs, jakiś kurs po prostu, to więc chyba będą te roboty, więc spoko. I praca domowa niezaczęte. Czy my mamy tu jakąś pracę domową? Mamy. Może najpierw wstęp do komunikacji, co? Czy ty nie możesz tutaj wejść, bo ja zablokowałam drzwi? Czekaj. Mara. O, tak. Tak, ona nie mogła tu wejść, biedna. Dobra, pokaż. A, przyszłaś tutaj, no dobra. Komuś do pokoju, nieważne. Aha, i ona sobie tak odrabia lekcje. No po prostu to wygląda jak no, zwykłe lekcje, odrabianie zwykłych lekcji. No. No i tak to. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wszystko wygląda. Ogólnie rzecz biorąc. No dobra, ja będę kończyła ten pierwszy odcinek, bo w sumie, wiecie, taki bardziej organizacyjny, nieogarnięty oczywiście, jak to zwykle u mnie bywa, ale w koniec końców się udało. Wybraliśmy kierunek komunikacja. Komunikacja, studiujemy sobie, pobędziemy, tak mówię, przez te 5 odcinków tutaj. Trochę poogarniamy, mam nadzieję, że uda się ukończyć. Ja zresztą będę nagrała jak najwięcej sama, żeby wam tutaj jak najwięcej pokazać takich najciekawszych rzeczy. I 5 odcinków w tym uniwersytecie klasycznym. Mam nadzieję, że spodoba wam się taka opcja
właśnie tej miniserii, żebyście jak najwięcej zobaczyli. Jeżeli macie jakieś sugestie, czy prośby, czy pytania, czy coś wam pokazać, czy coś zrobić, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A teraz ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym moim odcinku. Buziaczki i pa, pa!